Siemaneczko widzowie, jestem Piotrek, chyba, nie wiem, zobaczcie na czyim kanale jesteście, może się mylę. Słuchajcie, zalogowałem się do Path of Exile i co ja tu widzę? Mogę tutaj dołączyć za 22 godziny do klas Gauntletu, HCSSF od Zizarana. Może pierwszy raz w ogóle widzisz coś takiego, a może nie. Może widziałeś mój poprzedni filmik sprzed paru dni na ten temat. W każdym razie, w skrócie, lada moment, bo o północy 26 września rozpoczyna się Gauntlet, czyli wydarzenie z masą ciekawych wyzwań, z dodatkowymi mechanikami na bossach i tak dalej, i masą nagród do wygrania. I Gauntlet jest jednym z najbardziej ekscytujących, ale też najbardziej ciężkich, przerażających, wymagających, męczących również wydarzeń w tym naszym Path of Exile'owym światku. Gauntlet to wydarzenie, które bierze człowieka i wyżyna go jak szmatę. Wszystkie soki wysysa, ale jest w tym trochę frajdy, jest w tym coś takiego katarystycznego i dzisiaj pogadamy, jak przejść, jak wybrać odpowiedni build w ogóle na Gauntlecie, jak nie zginąć na kampanii, najważniejsze rzeczy, które warto, żebyście wzięli pod uwagę i generalnie postaram się z wami podzielić wiedzą, jako osoba, która już trochę z Gauntletem do czynienia miała. Wiecie, że jeden z moich pierwszych filmów na tym kanale o Path of Exile to w 2021, to był prawie łysy Piotrek nagrywający, jak przejść kampanię na SSFHC Gauntlecie za pierwszym razem, to śmieszna sprawa. Specjalnie dla was, żeby być może uprościć trochę decyzję, jeśli chodzi o wybór buildu, przygotowałem z widzami taką listę gauntletowych buildów, sortowaną według tego, jak łatwo wbić level 95. Level 95 czemu konkretnie? Bo 95 jest wymagany, żeby zmieścić się na wszystkich losowaniach, wszystkich nagród. Więc nie tylko gwarantowany skinek, ale też być może jakieś wygrana potencjalna w losowaniu nagród specjalnych. Jak zauważycie, jedynym S-tierem, do którego zdecydowaliśmy się z widzami, że na pewno można polecić, to nie jest tak naprawdę build, tylko ogarnięcie lootbota, czyli logout makro, pozwalającego w łatwiejszy sposób się wylogować. Ktoś powie, że to oszustwo, a ja mówię, no cóż, jest to zgodne z regulaminem, a jak nie chcesz, to nie korzystaj. XD. Jeśli chodzi o pozostałe tiery, to na pewno, no, możecie tutaj sobie zobaczyć buildy mniej lub bardziej odpowiednie, z również opisem, co taki tier mniej więcej oznacza i tutaj ważne notatki. Na pewno takie buildy, które można na pewno polecić, to Obama, Poison's Concoction of Bouncing, różne iteracje Arcymaga, czy to na przykład Ice Nova, czy Ball Lightning of Orbiting, Earthshatter Juggernaut, Groundslam of Refraging Chieftain, Thunder Gladiator, czy coś, czym nigdy w życiu nie grałem, ale mam zamiar spróbować na Gauntlecie, czyli Power Siphon Trickster. Oczywiście cała reszta buildów, która przyjdzie wam do głowy, możecie dać znać, czy są na tej liście i czy zgadzacie się z placementem. Niektóre rzeczy mogą się wydawać nieoczywiste, na przykład Piotrek, kuglarz pod błyskawiczny cios, albo załóżmy Lightning Striker, Slayer, to takie potężne buildy, czemu są tak nisko? No bo tutaj chodzi też o całość tego doświadczenia, nie? Że na przykład zanim ustawisz na hardcore SSF-ie i to tak trudnym, działającego kuglarza pod błyskawiczny cios, albo nawet Slayera, po pierwsze będzie to wymagać bardzo dużo czasu i doświadczenia i bardzo dużo też skilla i samozaparcia, bo na przykład takim Lightning Strike Slayer, nie? A zanim ty będziesz miał VLS-a, odpowiednią broń, to powiem ci szczerze, ta kampania, jeśli dasz radę, to gratuluję, ale to naprawdę nie będzie łatwe. Ja wiem, że miałbym z tym ogromny problem. Oczywiście link do tej listy będzie w opisie filmu. No i już tam po nazwie buildu będziecie mogli sobie wyszukać go gdzieś na YouTubie. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka. Tęsknota za starymi dobrymi czasami to coś pospolitego. Mi też się zdarza. I na przykład, gdy tęsknisz za starym, klasycznym MMORPG-iem, możesz sobie zagrać Vion Classic, czyli grę stworzoną dla osób, które tęsknią za dawnym klimatem MMORPG. Vion Classic to odświeżona wersja MMORPG-a, w którego wielu z nas prawdopodobnie zagrywało się lata temu. To gra, w której postać zrobisz taką, jaką chcesz, przez szerokie możliwości personalizacji. Mowa tu o setkach unikalnych strojów i 9 różnych klasach postaci, w tym jednej nowej, ekskluzywnej, klasie Revenanta. I warto dodać, że znajdzie się tu też coś dla fanów endgame'u. Czy to endgame'u PvE, w postaci jakichś solowych lochów,
czy rzeczy dla drużyn, ale też PvP, mowa o otwartym świecie i o arenach. I co warte podkreślenia, Ion nie tylko jedzie na nostalgii, cały czas dodają nowe aktualizacje, nowe treści i cały czas czeka Cię sporo świeżych wrażeń. Jeśli masz ochotę spróbować, kliknij w link w opisie filmu, zarejestruj się i zgarnij bonusy dla nowych graczy. Dziękuję Ci. Kolejna rzecz, taki tip, który bardzo łatwo mógłby Wam umknąć i mi tak naprawdę też, to teraz na ekranie powinniście widzieć post z Reddita autorstwa ziomeczka, który nazywa się WWGS, który opublikował poradnik do korzystania z King's Marchu, żeby zmin-maksować jakby jak najlepiej, powiedzmy, swoją progresję w te pierwszy dzień, czy pierwsze dwa dni. I tam jest dużo takich tipów, których prawdopodobnie byście nie ogarnęli na sam początek. Bo na przykład, czy wiecie, że na początku chcielibyście wysłać 7 barów Irona, żeby zdobyć jakiś Falling Armor, albo 6 Orichalcum, żeby zdobyć jak najnowszą broń, albo 5 Emberów, żeby dostać biżuterię. Albo czy wiedzieliście, że nie chcecie tych rzeczy mieszać, żeby te lepsze nie nadpisały poprzednich, bo przy tak małych wartościach, zamiast dostawać mieszaną nagrodę z shippingu z Settlers of Kalgur, dostalibyście tylko jedną z tych rzeczy. Więc na przykład tego typu złota wiedza, która naprawdę może Wam bardzo mocno pomóc w przejściu kampanii jak najbardziej komfortowo na Gauntlecie, no to ta wiedza tutaj jest. Również podeślę link do tego tematu na Reddicie w opisie filmu. Jest po angielsku, ale mam nadzieję, że dacie sobie radę, a jak nie, no to nie wiem, może ChatGPT pomoże albo coś. Jest to bardzo duży post, więc całego go teraz nie przeczytam, ale uznałem za ważne przyniesienie go Wam, żebyście również mogli z niego w razie czego skorzystać, bo ja wiem, że będę. Filmem na moim kanale, który może Was nakierować, jest jak przejść kampanię Path of Exile na jednym życiu, bo jest to film w miarę nowy, sprzed paru miesięcy, który jest tak samo aktualny. I powiem Wam tak, to jest film dotyczący zwykłego Path of Exile, nie Gauntletu, ale większość z jego rad się przenosi. To znaczy są to rady dla gracza mniej doświadczonego albo gracza, który nigdy nie grał na HC, tak żeby od razu przejść kampanię. I mogę Wam powiedzieć, że wielu są ten filmik bardzo mocno pomógł. Znam nawet graczy, którzy swoją pierwszą postacią w życiu w Path of Exile przejśli kampanię. Naprawdę. Dobry build plus ten poradnik, stosowanie się do niego, ja też go podlinkuję w tym filmie, potrafił przeprowadzić nowego gracza bez ani jednej śmierci na hardkorze w Path of Exile. Tak więc ja uważam, że zrobiłem tutaj dobrą robotę i chętnie Wam podeślę. W tamtym filmie zawierają się takie rady, jak na przykład w których zonach w kampanii lepiej trochę zostać na parę leveli dłużej, żeby wyfarmić wszystko. W jaki sposób możemy skorzystać z ukrytych vendor recipe, o których gra w żaden sposób się nie mówi, żeby zdobyć przedwcześnie jakieś przedmioty, jak na przykład określoną biżuterię. Kiedy skorzystać z jakichś enchantów na crafting benchu, żeby sobie dopomóc i tak dalej, i tak dalej. Takich tipów jest tam masa i są po to, żebyście mogli potencjalnie skorzystać. A jeśli nie chce Wam się sięgać po stary film, mogę Wam od razu powiedzieć, że na kampanii będzie wiele takich bottlenecków, na których się prawdopodobnie zatrzymamy. W pierwszym akcie takim bottleneckiem na przykład dla wielu osób może być Brutus, tak na dobrą sprawę. No i wtedy, jeśli chcemy przygotować się na Brutusa, no to może być na przykład lepiej zostać chwilę dłużej farmiąc Ledger czy Climba, niż farmić Prison, w którym no, jest o wiele groźniej. Warto jest też na przykład wybrać odpowiedni skill, jak na przykład levelowanie początkowo Cobra Lashem zamiast Rolling Magmą na Tricksterze, bo jest trochę bezpieczniejsza, ma trochę szybszą animację i tak dalej. Ja na przykład spodziewam się, że w pierwszym i drugim akcie raczej nie będę się za dużo zatrzymywał, przynajmniej nie planuję, ale na przykład spodziewam się, że gdy tylko dotrę do doku w akcie trzecim, jestem gotowy, że może spędzę tam nawet i godzinę, farmiąc, może i z 10 leveli, albo i więcej, żeby przygotować gear, przygotować sobie golda na skorzystanie z shippingu, black marketu i z potencjalnego respekowania się i, że tak powiem, przygotowania się na ogromne wyzwania, które czekają nas na Gauntlecie, chociażby w nadchodzącym akcie czwartym, który no, zapowiada się na jeden z najtrudniejszych aktów w Gauntlecie. Nie bójcie się totalnie overlevelować. Pamiętajcie, grając na hardkorze, zwłaszcza na Gauntlecie, utrata postaci jest nieunikniona, a naszym celem jest, żeby jak najbardziej odłożyć ją
w czasie. Dlatego czasem lepiej pofarmić jakiś fajny zon, przyjemny, taki jak Doki, dodatkowe pół godziny, niż, że tak powiem, wszystko po chwili stracić, bo byliśmy niecierpliwi. Ja mówiłem to zawsze i jeszcze raz to powiem, Gauntlet jest formą zderzenia się z własnym skillem w Path of Exile. Osób, którzy są w stanie ukończyć ten event w całości, jest mniej niż na palcach jednej ręki. To znaczy, parę z ostatnich gauntletów było na przykład ukończone czasem przez tylko jedną osobę przykładowo na całym świecie. Tak więc twoim celem nie jest wygranie wszystkiego prawdopodobnie, tylko wygranie może czegoś, może załapanie się na jakieś losowanie, a może udowodnienie sobie, że o cholera, jestem w tym Path of Exile lepszy niż myślałem. Wow, było tak ciężko, a ja dałem radę, biłem ten poziom. 50, 70, 90. Nie wiem, trzymam za was kciuki i trzymam za siebie kciuki, bo planuję oczywiście brać udział również. No jak tylko event się rozpocznie, będę go streamował na twitch.tv/PiotrMaciejczak. W ogóle wpadnij, może streamuję nawet teraz, w momencie, w którym oglądasz ten film. Nie wiem, może, trzeba zobaczyć. Jeśli czegoś wam w tym odcinku zabrakowało, albo chcielibyście coś dodać, oczywiście zachęcam was do zostawiania komentarzy. Albo też dlatego, żeby YouTube widział, że wow, temu gościowi naprawdę mocno komentują i piszą mu pokczamp, Piotrek, zrobiłeś dobrą robotę. I wtedy pan z YouTube'a powie, o dobra, podkręcamy mu tam śrubę, żeby jego filmiki stały się popularniejsze niż filmy ekipy. Czy to jest w ogóle możliwe? Prawdopodobnie nie. No cóż, dzięki, trzymajcie się, elo.